No witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dawno się nie widzieliśmy. Jestem, słuchajcie, w Anglii. Deszczowo, pochmurno. Nie wiadomo, czy to mgła, czy to smog. Ja nie mam maski. Groźnie to w sumie wygląda, ale mam nadzieję, że na zdrowiu moim się nie odbije. Po prostu angielska mgła. Dawno się nie widzieliśmy. Byłem zajęty. Chodziłem na grzyby, trochę zebrałem tu w Anglii, konkurencji zero, grzybów nie zbierają. Z żoną parę słoiczków zrobiliśmy, także na świętach mamy, ale już myślimy o wyjeździe do Polski, żeby odwiedzić jakieś fajne tereny. Poznałem fajnego gościa, Wojtek ma na imię, mieszka koło Zamościa, zaprasza mnie. Ma masę pszczół, uli, jest hodowcą miodu, producentem miodu. Spoko kolo. Poznacie go, może kiedyś wam pokażę jego rancho. Ekstra. Ale wiecie co? Muszę się zatrzymać. Zdziałałem się. Wiecie o co mi chodzi? Ostatnio oglądałem tych naszych posłów, takich młodych, którzy się urodzili w latach 80. i oni mówią, że oni się urodzili w czasach PRL-u, nie? Ja to usłyszałem. To usłyszałem, że mówię, w 82 roku czy 5 się urodziła. Ona się urodziła i ona to tak mówi, słuchajcie, ja się urodziłam, ja wiem, nie? I mnie taka, wiecie, wzięła nostalgia na te czasy komunizmu, ale nie jako, wiecie, zwolennik, a wręcz przeciwnie, no. Słuchajcie, wierzcie mi, jeździłem do szkoły na Odrowąża trójką, patrzyłem na ten nasz szary kraj i myślałem sobie, Boże, kiedy to się skończy? Kiedy to będzie tak fajnie, jak w innych normalnych krajach na zachodzie? Dlaczego ja tak mówię? No bo byłem wtedy zapalonym kinomanem i czego PRL nie żałował, to rzeczywiście dobrych filmów z tamtych czasów i jak się widziało film, gdzie pracownik, robotnik wracał z fabryki, prawda, wchodził do swojego dużego, przestronnego domu, oczywiście na podjeździe zatrzymywał samochód. Robotnik, nie? To wtedy takie anteny się z tyłu zapalały. Jak to? Robotnik? Ma samochód? Ma dom? Otwiera kanycze piwa? Jak to? Wiecie? Dziwne, nie? No i te filmy rzeczywiście głęboko weszły w mnie samego i jak z tego kina wychodziłem, popatrzyłem na tą szarą, paskudną, na nasze te paskudne ulice, powybijane lampy, poniszczone budki telefoniczne. To sobie myślałem, rany boskie, kiedy to będzie takie? Tak jak u nich, prawda? Nigdy w to nie wierzyłem. Autentycznie nigdy w to nie wierzyłem. I jak włączałem telewizor, to cały czas go widziałem, tego mordę Jaruzelskiego, wiecie? On, ta jego gadka, ten fałsz bity, wiecie? Tego się nie dało słuchać, to był bełkot po prostu. Ale Polska była w takich, można powiedzieć, oparach absurdu i w takim uścisku, że jak człowiek się tak zastanowi teraz, to w sumie to my sami się uścisnęliśmy. Oni byli tu, oczywiście, jako okupanci, ale daliśmy się tak, słuchajcie, znaczy my, jako my, oni, jako oni, ci, którzy nami przewodzili, to im to było na rękę. Oni mieli wspaniałe osiedla, cudowne życie, lodówki wypełnione żarciem, no i woda sielała hektolitrami, polowania, prawda? Najprzeróżniejsze, najpiękniejsze polowania, jakiego mogą być, to wiecie gdzie? W Puszczy Białowieskiej, na żubra. Oni sobie mogli na to pozwolić, prawda? I te kacyki, no co, mieli to pozostawić?
oddać komu? Komu? Nam? Nas zawsze traktowali z pogardą. Nie wiem, dlaczego my przecież byliśmy klasą robotniczą, nie? Oni też się uważali za klasę robotniczą. Ale nie. Wierzcie mi, na Pradze, tam gdzie mieszkałem, bieda była taka, jak teraz pokazują, słuchajcie, te głodujące, wiecie, tą głodującą Afrykę, to ona wygląda tragicznie. Ale wtedy, jak pamiętam, szedłem do sklepu, to ja nigdy pieniędzy nie miałem, bo mama nigdy pieniędzy nie miała. Zawsze tych pieniędzy było mało. I zawsze braliśmy na zeszyt u pani Janki. I wiecie, ja tak, mama mi na kartce napisała, co mam kupić, ja szedłem do tego Janki, a ona tak, znowu. A ja. Znowu. Także bieda była naprawdę duża. Ktoś może zarzucić nam, warszawiakom, że nie zrobiliśmy buntu. Zrobiliśmy bunt. Było powstanie warszawskie. Mój dziadek dostał strzał. Zszedł w wieku 26 lat. Nigdy go nie widziałem. Babcia mi to opowiadała, że mam jego usta, jego wargę, jego brodę i jego uśmiech. Cały dziadek jesteś. Nawet zdjęcia mi pokazywała. Ale tak naprawdę w Warszawie, na Pradze, tam gdzie ja mieszkałem, dużo mieszkało prawdziwych warszawiaków. Natomiast Śródmieście już zaczęli okupować ludzie z zewnątrz. Wiecie, no, budowali nowe domy, kamienice. Tu się odbudowywało. Mariensztadt, Muranów, Ochota, prawda? Śródmieście całe. Tam jak się chodziło, to tam nie mieszkali ludzie z przypadku. Tam ludzie mieszkali oddani temu systemowi. No i ten komunizm opierał się na tym, że mimo, że nie było co żryć, w sklepach były pustki, to nam wmawiano, że Polska jest krajem, który odnosi sukces. Jak przyjeżdżał pierwszy sekretarz, to te paskudne, obrzydliwe mury zakrywali, wiecie, papierami, hasłami, chorągwiami, nie? To fajnie wyglądało, wiecie. Papierem pozakrywali. Tak jak Trzaskowski, zaklejał tą szybę. I Warszawa teraz ma takiego prezydenta. Wiecie co? Nie głosowałem, bo nie byłem. Pewnie jakbym był i zagłosował, nic by to nie zmieniło, dlatego że no nas warszawiaków naprawdę w Warszawie jest mało. I jak słyszę nieraz te komenty, że warszawiacy sami sobie zgotowali, no tak, no warszawiacy, no bo ten kto mieszka to warszawiak, nie? Tylko kiedyś postrzeganie warszawiaka było zupełnie inne niż teraz jest warszawiaka. Warszawiak to był, wiecie, z krwi i kości warszawiak. A teraz ci ludzie, co przyjechali, co tam mieszkają, posprzedawali swoje tam włości, nie? Pokupowali mieszkania, oni się uważają za warszawiaków. I nie pasuje warszawiak, wiecie? My tak naprawdę nikomu już nie pasujemy. My jesteśmy awanturni, pyskaci, wiecznie komuś przeszkadzamy, wcinamy się, jesteśmy mądrzejsi od innych. Tak? Tak. Nieraz jak wchodzicie na mój kanał, to widzicie sami, jak tam ludzie wchodzą i mi jadą po mnie. Ubliżają mi, wyzywają mnie, prawda? Ja na to już uwagi nie zwracam, wiecie? Nie wiem dlaczego. No a może dlatego, że jestem warszawiakiem. Ale jak słyszę nieraz, o, warszawiacy wyjechali tu czy tam, zostawili po sobie syf, pijaństwo i tak dalej. Nie daje wiary, to nie są warszawiacy. Autentyczni. To są warszawiacy przyjezdni. To nie są warszawiacy. Warszawiak się nigdy tak nie zachowa. Wierzcie mi. No dobra. Ale do czego zmierzam? Słuchajcie,
Chciałbym wam opowiedzieć kawałek właśnie takiej historii PRL-u. Jak to życie za czasów PRL-u wyglądało. Dla jednych było ono fajne, bo rzeczywiście tata sprawował funkcję w PZPR-ze. Ktoś tam pracował w milicji, ktoś tam inny pracował, prawda, jako wójt, także rodzina była ustawiona. Ale ja pierwszy raz się zetknąłem z dobrobytem u tych ludzi, jak skończyłem 18 lat. 18 lat i wtedy do głosu doszły hormony i człowiek cały czas podążał za pcią przeciwną. I wtedy jako młody człowiek zacząłem poznawać masę ludzi, poznawać ich ideały, ideologie, ich spojrzenie, światopogląd. Tylko oczywiście tak jak powiem wam, rozmowa się ze mną urywała wtedy, jak mówiłem, skąd jestem. Czyli, że jestem na przykład z Pragi Północ, nie? To wtedy, Już wtedy byłem niepożądany na tych salonach. Ale byli tacy, którzy no, tolerowali mnie. I właśnie dzięki tym moim wypadom na Śródmieście, na Ochotę, na Mokotów, gdzie poznawałem masę koleżanek, kolegów, mogłem zobaczyć ich domostwo w środku. I powiem wam szczerze, byłem w strasznym szoku. Mieli wszystko. Od pralki automatycznej po kolorowy telewizor, po wypełnioną lodówkę od góry do dołu. Jakim sobie życzysz jedzenie? Gdzie u mnie, uwaga, lodówka była za oknem. Jedyną rzeczą, jaką miałem piękną, słuchajcie, to na Stalowej, jak mieszkałem, to miałem przecudną panoramę Warszawy. Przecudną. No może nie do końca, bo musiałem na tą rakietę patrzeć sowiecką, słuchajcie, wiecie. Ale panorama Warszawy była piękna. Także mówię tak, lodówka była za oknem. Pralka, uwaga, pralka to była tara. Wiecie, jak tara wygląda? Taka pofałdowana blacha. Kąpiel raz w tygodniu, wielki kocioł wody stawiany na gaz, wanienka metalowa, to była kąpiel. Słuchajcie, jak ja zobaczyłem warunki tych uprzywilejowanych, mi kopara opadła. I co? Co się wtedy działo w mojej głowie? No szok. Dlaczego jest taka niesprawiedliwość? Dlaczego oni mają wszystko, a ja nie mam nic? Mój tata, moja mama, całe życie biedni byliśmy. Jak to? Wyrzuceni na margines, prawda? W tym komunizmie. I wyobraźcie sobie, że cała Praga tak wyglądała. Od Brzeskiej 13, gdzie mieszkała moja rodzina, jak pamiętam tylko, chodziłem tam, na tą Brzeską, to moja ciocia, uwaga, ciocia Wandzia i Lilka handlowali wódką. Słuchajcie, to był jedyny market w Warszawie, gdzie można było wódkę kupić po 24. Cała Warszawa zjeżdżała na Brzeską 13. Pamiętam, jak milicja ganiała. Znaczy oni zanim wystartowali, to my już wiedzieliśmy. Wtedy byliśmy młodzi, szybcy. Ale wtedy tak życie wyglądało. Każdy handlował. Bazar Różyckiego, słuchajcie, to był po prostu oaza dobrobytu. Kobieta, która handlowała flakami, stawiała trzecią willę, słuchajcie, w Ząbkach. Taryfiarz, taksówkarz, który miał Fiata 125P, słuchajcie, stawiał trzecią willę na Zaciszu. Możecie sobie wyobrazić, kelner stawiał drugi dom.
ludzie się dorabiali, pracując właśnie po restauracjach, jeżdżąc na taksówkach i handlując czymkolwiek. Tak się ludzie dorabiali. Dzisiaj jak ktoś na to spojrzy, po prostu jest niemożliwe. To jest szok. Dlatego, że te korporacje, wielkie korporacje odebrały nam wszystkim chęci do czegokolwiek. No oni to objęły. Oni to objęli. My mamy tylko zarabiać tyle, żeby nam starczyło na paliwo do pracy i na to, żeby tam zostawić parę złotych na wakacje, żeby na tych wakacjach wydać. To wszystko. To jest nasze całe życie. Ta dzisiejsza doktryna wygląda w ten sposób. Okej. Okay. Wtedy nawet tego nie było. Podróbki rządziły na bazarze. Wszystko z Turcji. Spodnie, słuchajcie, Levi Straussy, Coopery. Wszystko from Terki. Także, no, powiem dla przykładu. Za parę spodni, na parę spodni Levi Straussów potrzeba było półtorej wypłaty. Słuchajcie, półtora miesiąca trzeba było pracować, żeby sobie kupić Levi Straussy. Szok. Koszulki. Nie, no to w ogóle, bo to był jeden wielki szok i cyrk. Ale każdy uważał wtedy to, że to jest normalne, dlatego że nikt nie znał tak naprawdę, jak wygląda normalność, bo normalności nie było. Także będę wracał zresztą do tego tematu, poruszę jeszcze go nie raz. Uporządkuję sobie to jakoś w głowie. Podam wam parę historii takich z życia PRL-u, który dzisiaj jest uważany za jakoś, ja nie wiem, po prostu to był szajt, totalny szajt, apartheid i tyle. Ale co, żegnamy się? Niedługo się widzimy, cześć.